loose. Whoa. Okay. You kill that. Run like hell that way. Maj, jak zwykle, jest miesiącem bardzo gorącym w Stalinie. Jest jeszcze końcówka sezonu wyźrebień. Jeszcze zaźrebiamy klacze na następny sezon, a już przygotowujemy aukcję i to pełną parą. Idą przygotowania. W tej chwili już prawie skończyliśmy zdjęcia do katalogu. Przyjechał Stuart Vestey, bardzo znany amerykański fotograf specjalizujący się właśnie w koniach i szczególnie właśnie w koniach arabskich. On nam pomaga już od bardzo wielu lat. Katalogi i zdjęcia w katalogach, które publikujemy przed naszą aukcją, cieszą się uznaniem nabywców, ponieważ oddają z jednej strony urodę konia, a z drugiej strony mówią o nich prawdę, co jest też szalenie ważne. Jest to bardzo gorączkowa praca, ponieważ w krótkim czasie trzeba zrobić bardzo wiele koni. Trzeba zrobić nie tylko te sprzedażne, ale i ogiery, którymi są one źrebne. No i nie zawsze wszystkie tak chętnie się temu poddają. Nie wszystkie są świetnymi modelami, które na zawołanie się prezentują najlepiej jak mogą. Dlatego też czasu to sporo zabieraliśmy. The first year I came was in 1997 to do the sale catalog in May for the August sale. So this would be what? Pierwszy raz przyjechałem do Polski w 1997 roku na sesję fotograficzną do katalogu aukcyjnego. To już 12 lat temu. Fantastyczne doświadczenie. Polskie konie arabskie są bardzo ważne dla mnie, nie tylko mi się podobają, również sam je hoduję. Moje przyjazdy do Polski są bardzo istotne, gdyż mogę w ten sposób być częścią tradycji, która ma już ponad 200 lat. Historia jest dla mnie fascynująca. Stuart Vestey jest bardzo znanym amerykańskim fotografikiem koni arabskich, bo w tym się specjalizuje. Jest to dość wąska specjalizacja, ale bardzo istotna. Jego zdjęcia spotykamy we wszystkich czasopismach czy katalogach, właściwie na świecie, bo nie tylko w Stanach Zjednoczonych. No zresztą najlepszy dowód, że i w polskim katalogu są jego zdjęcia. Poza takimi czysto komercyjnymi zdjęciami robi też bardzo wiele zdjęć takich no, artystycznych. Staramy się co roku w naszych wydawnictwach, żeby część z tych zdjęć również ujrzała światło dzienne, żeby ludzie mogli zobaczyć no, trochę inaczej wyglądające konie i w innych pozach, w innych troszeczkę aranżujemy czasami sytuację, czy tło, czy staramy się w różny sposób konie pokazywać, w różny sposób pokazywać również stadninę. Oh no, absolutely. Well, yeah. If I've taken it already, gdybym zrobił swoje najlepsze zdjęcie, już bym dalej tego nie robił, co robię. Za każdym razem jest podobnie, a z drugiej strony zawsze jest coś nowego. To jak zabawa i jednocześnie wyzwanie. Jak jestem na sesji w Polsce, to czuję się bardziej zmobilizowany. Zawsze mam mnóstwo nowych możliwości i nowych wyzwań. Nie zrobiłem jeszcze tego najlepszego zdjęcia. Zrobiłem wiele bardzo dobrych zdjęć, ale nie to najlepsze. Konie to bardzo trudny temat dla fotografa. Niekoniecznie zawsze robią to, o co byśmy je prosili. Musisz myśleć jak koń, rozumieć go. Musisz mieć plan, co chcesz zrobić, ale jeśli za długo czekasz na reakcję, to może się nic nie udać. Rób dużo zdjęć, próbuj coś zmieniać i oglądaj, co ci wyszło. Znajdź czasopisma i katalogi ze zdjęciami koni i poszukaj takich, które ci się podobają, a potem spróbuj je odtworzyć, zrobić to samo. To tak jak z zadaniami na szkole fotografików lub kursie. Dostajesz reklamę i musisz ją odtworzyć. Porównaj potem twoje wykonanie ze wzorcem i tak długo powtarzaj, aż wszystko wyjdzie ci tak samo. Zwracaj uwagę na kierunek światła. Patrz też, gdzie jest osoba trzymająca konia. Jaka jest perspektywa? Perspektywa jest bardzo istotna.